pani Maja Ostaszewska, ja to pamiętam jeszcze panią z na dobre i na złe z tamtych czasów. Wiecie, dzisiaj pani ta teorii będzie chciała odebrać nagrodę. Nie wiem, czy będę chciała odebrać nagrodę. Nominowane są wspaniałe i każda zrobiła wyjątkową rolę. Dla mnie jest wielką radością, że w ogóle znalazłam się w tym gronie. Poza tym jestem pierwszy raz nominowana za rolę drugoplanową. Do tej pory pięć razy byłam nominowana za rolę pierwszoplanowe i mam dwa orły za rolę pierwszoplanowe, więc bardzo się cieszę, bo to jest zupełnie inne wyzwanie. I cieszę się, że jestem w gronie nominowanych, że mogę tu być, że możemy cieszyć się świętem kina i tym, że możemy pracować dzisiaj w czasach, kiedy tyle tragedii dzieje się dookoła, trzeba bardzo, bardzo to cenić. Jak wspomina pani plan? To była dla mnie trudna rola z racji tej, że właśnie nie było wcale tak wiele scen, żeby opowiedzieć tak prawdziwie to, kim była Ewa, bo ona nie była jednoznacznie taką tylko zakochaną, czekającą, słabą osobą. Miała w sobie ogromną siłę, była też bardzo twórcza i to było rzeczywiście wyzwanie. Do tego kręciliśmy ten film bardzo długo. Kręciliśmy go też z przerwą spowodowaną pandemią. No tak to jest, jak się w wywiadzie korytarzu. Trudno było się pani pracować do roli, a co pani pomogło w przygotowaniu? Znaczy trudno, no to było po prostu gdzieś tam fascynujące i było to wyzwanie, ale no ja się zawsze przygotowuję bardzo, że tak powiem, wnikliwie, bardzo dużo staram się dowiadywać o postaciach, które gram, jeśli to są postaci realne. Tutaj miałam to szczęście, że mogłam poznać Ewę Berbeke, była wtedy bardzo chora, ale i to były no niestety ostatnie miesiące jej życia, ale spotkałyśmy się i to spotkanie było dla mnie wyjątkowe, to też sprawiło, że ten film ma dla mnie szczególne znaczenie. Którą swoją rolę najmilej pani wspomina? Najmilej nie umiem tak powiedzieć. Wszystkie były dla mnie ważne. Chyba taką najtrudniejszą przygodą i taką rolą, z której mogę powiedzieć, że jestem zadowolona z tego, jak ją zagrałam. To jest Body Ciało Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, ale no nie mogę powiedzieć, że mniej ważny był dla mnie Katyń Andrzeja Wajdy. Jest naprawdę, każda przygoda filmowa to jest jakieś ważne doświadczenie, zupełnie nowe. Gdzie w najbliższym czasie będziemy mogli panią podziwiać? Czekam, jest w postprodukcji druga część Teściów. To kompletnie inny gatunek, zabawny, ale szalenie inteligentnie znowu napisane. Więc mam nadzieję, że przyniesie dużo radości, ale też refleksji widzom. Nie ma jeszcze decyzji, albo mnie jest ona nieznana, kiedy dokładna data premiery, ale na pewno w tym roku, więc na to bardzo czekam. Zaczynam nowy film dokładnie za tydzień. Nie mogę w tej chwili zdradzać jaki, ale to jest dla mnie bardzo ważny film i bardzo mocno się do niego przygotowuję ze wspaniałą reżyserką. Zaraz po nim mam w planach kolejny, więc dużo, 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 dużo pracy, oczywiście cały czas spektakle, no ale przede wszystkim plany nowych rzeczy, nad którymi teraz pracuję, ale jeszcze nie pora, żeby o nich opowiadać. W takim razie trzymam kciuki i bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.